Suwałkach inspektorzy powiatowego nadzoru budowlanego rocznie badają około 30 przypadków samowoli budowlanej. Zdecydowaną większość spraw tego typu zgłaszają życzliwi sąsiedzi. Prawo budowlane zostało znowelizowane głównie po to, by zmniejszyć biurokrację. Koncentruje się przede wszystkim na zwolnieniu niektórych robót z obowiązku zgłaszania do właściwych organów. Rozszerzony został katalog obiektów budowlanych, jak i robót budowlanych, których realizacja została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a została obciążona obowiązkiem zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Ten zakres robót i ten katalog robót wymieniony jest precyzyjnie w artykule 29 artykułu ustawy Prawo budowlane. Przykładowo, po zmianach nie musimy już mieć zgody na budowę wiat do 30 metrów kwadratowych, przy czym łączna liczba takich obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500 metrów powierzchni działki. Nowe prawo miało ułatwić życie nie tylko inwestorom, ale i inspektorom. Na chwilę obecną minęło pół roku, także jest to okres z naszej perspektywy dość krótki, żeby można było powiedzieć, w jaki sposób ta zmiana wpłynie na ilość prowadzonych w inspektoracie postępowań administracyjnych dotyczących samowoli budowlanej. Niemniej jednak uważam, że powinny być jakieś konsekwencje tej zmiany, jakoś to powinno przełożyć się na ilość prowadzonych postępowań, a w zasadzie tych postępowań powinno być mniej. Na dzisiaj ilość postępowań dotyczących samowoli nie zmieniła się. Jest podobna ilość, jak to miało się w latach ubiegłych. Tych postępowań mamy w roku około 30. Dotyczą one zarówno samowolnie prowadzonych robót budowlanych w obiektach budowlanych, jak też samowolnej realizacji już samych obiektów budowlanych. Większość postępowań legalizacyjnych, którą prowadzą inspektoraty, w tym także dotyczące samowoli budowlanych, to efekt sąsiedzkich konfliktów. Strony sporu skarżą na siebie i donoszą, ale nie są to już donosy anonimowe. Ludzie najczęściej walczą o swoje pod własnym nazwiskiem. Wykorzystują nierzadko urzędników państwowych, by utrudnić życie sąsiadowi. Część donosów, część skarg obywateli potwierdza się rzeczywiście. Mieszkańcy tutaj mają, że tak powiem, niektórzy dość dobrą wiedzę i wiedzą, że sąsiad może prowadzić roboty, czy może budować obiekt, może zachodzić podejrzenie realizacji bez wymaganych dokumentów. Tak? Także tutaj wiedza sąsiedzka jest dość duże. Nasze kontrole prewencyjne budów prowadzone na terenie miasta również skutkują w niektórych przypadkach prowadzeniem postępowań dotyczących legalności wykonywania danych robót. Nie wszystkie przypadki samowoli budowlanej znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, ale często okazuje się, że doszło do naruszenia prawa, a nieodpowiedzialni inwestorzy łamią prawo świadomie. Bez względu jednak na to, czy do samowoli doszło świadomie, czy nie, inwestor ponosi konsekwencje swojego czynu. W zależności od wykroczenia, od zakresu samowoli, czy mamy do czynienia z budową obiektu budowlanego, czy z robotami budowlanymi, to też w ustawie określona jest opłata legalizacyjna. Może tak powiem, dla przykładu, legalizacja najbardziej kosztowna, najbardziej surowa kara jest przy legalizacji obiektów budowlanych, tak? Tych, które wymagają tutaj pozwolenia na budowę. I tutaj, że tak powiem, nie ma ze strony organu jakiejś uznaniowości. Jest w ustawie w sposób określony, w jaki sposób nalicza się taką opłatę legalizacyjną i ona w najmniejszym przypadku wynosi 25 tysięcy złotych. A mogą być to kwoty rzędu nawet i kilkuset tysięcy złotych w przypadku dużych obiektów produkcyjnych, przemysłowych, tak, o bardzo dużej kubaturze. Mniejszą karą zagrożone jest prowadzenie w obiekcie budowlanym robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia takiego procederu inwestor ukarany zostaje mandatem w wysokości do 500 zł. Organ nadzoru nie może legalizować samowoli budowlanej z pominięciem opłaty legislacyjnej. Przy wyliczaniu jej wysokości nie bierze się pod uwagę takich czynników, jak chociażby trudna sytuacja finansowa inwestora.